Drodzy rodacy, współwyznawcy i ukraińscy przyjaciele, serdecznie witam Was w tym jakże smutnym czasie. Dzisiaj obudziliśmy się w nowej rzeczywistości w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę, czyli rozpoczętej wojnie w Europie. Sądzę, że wszyscy jesteśmy tym głęboko wstrząśnięci i poruszeni. Mieliśmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale siły zła zrobiły wszystko, żeby pozbawić naród ukraiński pokoju, radości i bezpieczeństwa. Jako osoba urodzona po II wojnie światowej, o okrucieństwie wojny słyszałam tylko z opowiadań moich najbliższych i ludzi, którzy jej doświadczyli. Namiastkiem tego przeżywaliśmy podczas stanu wojennego. Było to przykre doświadczenie, ale nie była to rzeczywista wojna. Jest ona największym okrucieństwem wymierzonym przeciwko każdemu człowiekowi, a w szczególności nie oszczędza słabszych i bezbronnych, czyli dzieci, młodzieży i kobiet. Oglądając filmy dokumentalne przedstawiające działania wojenne, osobiście bardzo przeżywałem pokazywane okrucieństwo i przemoc. Wierzyłem i sądziłem, że narody wyciągnęły z tego właściwą lekcję, a jednak stało się inaczej. Jest obawa, że ta inwazja dotknie też inne narody, w tym nasz. Sądziłem, że ludzie, którzy mają świadomość okropnego dramatu wojny, a w szczególności przywódcy kraju, zrobią wszystko, żeby jej zapobiec. Stało się inaczej. Jednak nie wolno nam się poddać, stracić nadziei, przestać ufać Bogu, bo tylko w Nim jest pewna gwarancja zachowania życia i wybawienia. Jako ludzie wierzący i ufający nigdy nie powinniśmy zwątpić w Bożą ochronę i pomoc. W Psalmie 68, tam w wierszu 20-21 czytamy niesamowitą obietnicę. Błogosławiony niech będzie Pan, codziennie dźwiga ciężary nasze, Bóg, zbawienie nasze. Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan Wszechmogący wybawia od śmierci. Drodzy, pomyślcie, w jaki sposób chcielibyście wesprzeć osoby, które przybędą do naszego kraju. Tak jak w przeszłości, jako Polacy, szukaliśmy schronienia w innych państwach i którego nam udzielano, tak i my również postępujmy dziś podobnie. Jest to naszym nie tylko obowiązkiem, ale najważniejszym dowodem naszego rzeczywistego chrześcijaństwa i miłości do Boga i bliźniego. Pomyślcie więc i przygotujcie się do udzielania pomocy i schronienia tym, którzy będą w potrzebie. Otwórzmy nasze serca, domy i portfele tym, którzy będą potrzebować pomocy. Nie zapomnijmy również, że przede wszystkim Pan Bóg będzie wspierał swoje dzieci w chwili zagrożeń i niebezpieczeństw. W tym bardzo trudnym czasie chciałbym zaprosić wszystkich do modlitw w intencji narodu ukraińskiego. Proszę Was, żebyśmy zjednoczyli się we wspólnych modlitwach już w najbliższą sobotę, w trakcie nabożeństw w naszych zborach, powinniśmy poświęcić czas na specjalne modlitwy. Jednocześnie zapraszam do osobistych i grupowych modlitw. Każdego dnia zbierajmy się w naszych rodzinach, grupach i wspólnie wołajmy do Boga, który jest Panem pokoju. Drodzy, nie zapominajmy, że mamy Ojca w niebie, który zapewnia, że będzie troszczył się o wszystkich, którzy są w potrzebie. Bóg przemawia do nas przez proroka Izajasza w słowach, gdzie zapewnia nas o swojej bliskości. Nie bój się, bom ja z Tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Boże, błogosław Ukrainę. Hospody, błahosławy Ukrainu. Amen.